Katowicki Orszak Trzech Króli został zainspirowany przez Fundację OTKF z Warszawy, która jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i pomaga innym miastom w zorganizowaniu lokalnego orszaku. Celem imprezy jest wspólnotowe, rodzinne przeżywanie Święta Trzech Króli podczas radosnego przemarszu ulicami miasta, któremu towarzyszy śpiew kolęd i odtwarzanie historii, która wydarzyła się w Betlejem ponad 2000 lat temu. 3 lata temu moje spotkanie z panem Mikułą, który jakby zaraził mnie tym projektem, postanowiliśmy, że ten projekt chcemy przez wiele, wiele lat kontynuować w Katowicach, rozwijać go, wspierać go. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję organizatorom za ten trzeci orszak Trzech Króli w Katowicach. Wiedzieliśmy, że będzie duże zainteresowanie na pewno, ale nie aż takie. Rzeczywiście, dzisiaj już jest naprawdę nas bardzo, bardzo dużo. Dołączyło się wiele, wiele cudownych, wspaniałych ludzi i robi tą akcję razem z nami. Także bardzo, bardzo się cieszymy. To jest bardzo dobry czas, kiedy można spędzić ten czas razem z dziećmi i pokazać im, jak można wędrować, pokolędować, pośpiewać kolędy, faktycznie świętować. Dzisiaj pogoda nam super dopisała, więc mam nadzieję, że będzie fajny orszak. Tutaj obok nas specjalne gadżety. Tak, to są korony, są też śpiwniki, nalepki, można sobie nalepić nalepkę, tak. No i to są takie gadżety dla ludzi, którzy, bo część z nas są 3 kolorowe orszaki, tak, jest czerwony, niebieski, zielony. Część z nas jest przebrana, natomiast ci, którzy do nas dołączają i nie są przebrani, mogą właśnie tak w ten sposób zaznaczyć to, że chcą iść razem i się radować poprzez nałożenie na głowę korony. Takie oderwanie się od codzienności, takie powrót do tradycji, do dawnych czasów. Kolorowo dużo ludzi oczywiście. Polecam każdemu. Warto się wybrać, bo w tamtym roku byliśmy, ocielało, szliśmy całą drogę, że było wspaniale, ładnie. Znajomi nam powiedzieli, przyszliśmy, podobało nam się i przyszliśmy kolejny raz. To jest takie świetne. Nam się podoba, co roku przychodzimy. Chodzimy w strojach śląskich, prowadzimy cały orszak, właśnie tą gwiazdą i prowadzimy to do narodzenia Jezusa. Kolędowanie zawsze było, prawda, śląską tradycją. Jak widać, osoby szukają takich spotkań i takiej formy oddania może czci Panu Bogu. Jest to zakończenie okresu świątecznego i ten czas takiego świętowania zakończyć właśnie tym pochodem, który razem wspólnie trochę pokaże, że można ten czas też inaczej spędzać, prawda? Jest ładnie. Jak byłem w tamtym roku, to fajnie, bardzo lało, ale szłem z mamą i mi się bardzo podobały. Rozdawali cukierki, korony, te naklejki i mi się bardzo podoba. Jestem zachwycona, nie sądziłam, że będzie tak wiele ludzi i w ogóle super pomysł z koronami, ze śpiewnikami, naprawdę rewelacja. Szukamy Boga, jedynego Boga. Idziemy dzisiaj do stajenki. Mam nadzieję, że znajdziemy tego Boga i oddamy mu pokłon, przyniesiemy dary. Złoto, kadzidło, mirę, razem z 2 innymi mędrcami. Cieszmy się, że się Bóg narodził, ja? Organizatorami wydarzenia byli Grupa M Media oraz Śląskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe.